Jing Mei jest drugorzędną postacią w serialu Kung Fu Panda Legendy Niezwykłości. Jest młodym siostrzeńcem Temutai, prawdopodobnie czyniąc go członkiem klanu Kidan. Po raz pierwszy pojawił się w odcinku The Kung Fu Kid, w którym walczył i przegrał z Peng podczas jubileuszu pokoju, organizowanego przez Dolinę Pokoju. Pojawił się po raz pierwszy, gdy miał być sparowany z jednym z dzieci w meczach dzieci, ale wszyscy się go bali, z wyjątkiem Penga, który go pobił. Później przyszedł do namiotu Temutaja, aby go o coś zapytać. Ale odwrócił się, gdy zobaczył walkę między Temutajem a Pengiem. Później pojawił się w The Most Dangerous Po jako jeden ze złoczyńców, których generał Xin okrutnie zamroził. Po uratował go i innych złoczyńców przed Xin. Wydaje się mieć brutalne skłonności swojego wuja i problemy z gniewem, ale jest trochę bardziej nieśmiały. Widać to, gdy nie ingerował w sprzeczkę między Temutaj oraz Pengiem. Walczy raczej amatorsko, używa głównie ciosów, szarż, krzyków, bez planowania swoich ruchów. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Jing Mei.